Dzisiaj krok po kroku zbudujemy dokładnie taki dworzec Fortnite w Minecraft. Ja jestem Patryk i jeśli doceniasz moją pracę, to zostaw suba, łapkę, jakiś fajny komentarz, na który ci odpowiem. Teraz wyświetlają ci się wymiary potrzebne do tego projektu. A tutaj masz potrzebną listę materiałów. Foty zrobione, więc zaczynamy. A jeszcze takie małe info, cały dworzec, cały projekt dworca z materiałami, ze wszystkim, łącznie tu z wykończeniem, którego nie będziemy robili na odcinku, bo wykończenia nie będziemy robić, to jest za dużo tego, czeka na wspierających w zakładce społeczność, więc stamtąd możecie pobrać cały gotowy schematyk i wykorzystać go u siebie na świecie. Dlatego opłaca się wspierać, drodzy widzowie. Dobra, na początku zaczniemy sobie od tej przedniej ściany. Oczywiście będziemy budować pierw przednią, później lewą, tylnią i prawą stronę, no i górę, dach, podłogę i tak dalej. Dobra, na początku muszę wam powiedzieć jedną ważną rzecz, że wymiary są podawane od tego bloku do tego bloku, później od tego bloku do tego bloku, od tego bloku do tego bloku i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na przykład jak będzie czerwone, to będzie odtąd, dotąd, no i odtąd, dotąd, wiadomo, tu tak samo będzie odtąd, dotąd, później odtąd, dotąd, no wiecie o co chodzi, nie muszę wam tego tłumaczyć, nie jesteście bambikami. Dobra, zacznijmy sobie od przodu naszego budynku, czyli tutaj, gdzie mamy te dwie kropki, a nie tam tak dużo nakropkowane. Okej, czyli tak, o, tu podnosimy sobie na wysokość trzech kratek tak naprawdę, możemy od razu po całej długości sobie to podciągnąć. Tutaj od razu też możemy sobie zaznaczyć wszystkie te miejsca, które chcemy, czyli sobie to obudować od razu w taki sposób. Ok, będziemy mieli coś takiego. No i tutaj tak naprawdę to mamy zrobione. Tu możemy od razu na samym końcu zaznaczyć sobie z białego materiału, znaczy z białego materiału. Co ja mówię, z białego betonu, no i całość to sobie podnosimy na wysokość trzech kratek, żeby nam się to wszystko elegancko zgadzało ze zwykłego sandstone'u. No tyle dobrze, że ten materiał jest stosunkowo łatwo dostępny, dzięki czemu nie będziecie musieli sobie tak długo czasu poświęcać na jego zbieranie, no bo jakbym wam powiedział, że macie tutaj zebrać tyle tysięcy czegokolwiek innego, no to mógłby być problem, znaczy czegokolwiek innego to nie, ale na przykład jeżeli byście mieli zebrać tyle betonu, no to już byłby problem, nie? Ok, z drugiej strony oczywiście robimy sobie dokładnie tak samo, czyli tutaj sobie przeciągamy w taki oto sposób. Tu musimy mieć na uwadze, że tu będzie wejście, czyli możemy sobie zaznaczyć od razu coś takiego, no bo tu wiadomo będzie wejście. Chociaż może to zrobimy w ten sposób, jakoś tak, o chyba tak, chyba tak, chyba zgadłem. No i tu sobie oczywiście to podnosimy już nie na wysokość 9. Nie na wysokość 3, tylko na wysokość 12 kratek, czyli tą ścianę całą podnosimy sobie na wysokość 12 kratek, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, to mamy zrobione, tu już możemy sobie to oczywiście podciągnąć dokładnie tak samo, nie wiem czy nie, może to będę przycinał po prostu, bo to będzie długi materiał, także będę przycinał te podnoszenia albo coś, nie wiem. Ok, tą jedną ścianę mamy zrobioną, tą również podnosimy sobie na 3, no bo ona nam nie jest potrzebna aż tak mocno, więc sobie ją podnosimy na 3. No i teraz tak, o, tutaj podnosimy na 3, na czwartej Patryk robimy coś takiego, że może odtąd zróbmy, robimy sobie od razu dekoracje robimy w ten sposób i ta dekoracja będzie tutaj akurat się ciągnęła przez cały budynek praktycznie, więc to możemy sobie na spokojnie już dotąd dociągnąć nawet. Coś takiego, ok, to jest czwarta kratka, z tego co pamiętam to będzie dobrze wychodziło. Tu będzie zupełnie coś innego, więc to na razie zostawiamy. No i teraz tu robimy na 5, no bo tu będzie okienko ładnie, pięknie. Teraz robimy 1, 2, 3, 4, 5. Robimy 1, 2, 3, bo tu będzie kolejne okienko i tu powinno nam zostać 3, chyba że coś źle wymierzyłem. Możliwe, że coś źle wymierzyłem, bo tu powinno być 3, tu będzie coś takiego. Tu będzie coś takiego i tu będzie wejście, teraz będzie, czyli tak odtąd robimy 3, 5, później 5, 3 i tu powinno nam zostać 2 i wtedy jest elegancją, chcyfon, ende kanapka. Mamy to elegancko zrobione, sobie przeciągamy, jeżeli chodzi tutaj o tą ścianę, oczywiście wszystko na wysokość 12 kratek. Przeciągamy sobie elegancko, dokładnie w ten sposób, super. To mamy zrobione, tu będziemy musieli zrobić okno, no i to okno trzeba jakoś sensownie zrobić, dlatego ja sobie je zrobię w taki sposób, tak mi się wydaje, że to będzie sensowny sposób, zaraz zobaczymy na ile to będzie sensowne, na ile to będzie debilne. Tutaj robimy sobie taką ozdóbkę, czyli robimy tak, tak, tutaj robimy ciach, 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 no i tu dajemy ciach, ty no patrz, nawet pamiętałem. I tu z tej strony robimy dokładnie tak samo, czyli robimy ciach, ciach, tutaj do góry ciach, ciach, no i tu oczywiście łączymy sobie to czymś takim, tudzież robimy sobie w ten sposób, chociaż nie, czekaj, tu było inaczej, tu było inaczej, tu mi się nie podoba, tu było w ten sposób zrobione, ciach,
No, tu był mniejszy ten daszek. No, tak mi się wydaje. Jeżeli coś, to to poprawimy potem. No i tu oczywiście robimy sobie jeszcze coś takiego, no bo tu będzie oczywiście budka, gdzie będziemy sprzedawali wejściówki do naszego, na nasz dworzec. Że, znaczy bilety będzie się tu kupowało, nie? Kasa biletowa czy coś. Na razie robimy to w taki oto sposób. Tu później dojdzie jeszcze daszek, ale na razie go nie będę robił z uwagi na to, że musimy gnać z czasem, drodzy widzowie. Tutaj tu podnosimy sobie na 4 coś takiego. Tutaj robimy sobie o z sandstone'owych płotków coś takiego. To podnosimy, widzowie, proszę ja was, na wysokość 4 kratek. Okej, okay, tu możemy sobie to przeciągnąć, coś takiego, chociaż tutaj nie, tutaj zostawmy, tam przenieśmy to na 4, tu zostawmy na 3, tu na 4, tutaj też wszędzie na 4, bo to jest główna ściana, tu możemy też na 4, to też na 4, spoko, spoko, spoko. Dobrze, zróbmy sobie może ten łuk od razu, czyli mamy tutaj 2, 3, 4, teraz robimy 2 w górę, znaczy 2 w bok, coś takiego to jest... Ciach 2, ciach 2, ciach 2. Będzie tak? Dobrze, dobrze, czekajcie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok, teraz tutaj raz, dwa, coś takiego będzie. Teraz tutaj robimy 8. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz na 8 będzie 1 do góry i tutaj 2, czyli będzie coś takiego. Teraz tutaj będzie 3, raz, 2, 3, ok. Teraz tu powinno pójść do góry i pójść znowu na 3, raz, 2, 3. Nie, raz, 2, 3, tutaj cyk. Jeżeli się nie pomyliłem, czekaj, mamy 2, 3, 3 i teraz tu powinno nam wyjść 1 do góry i tu powinno nam wyjść 20, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, no, jeszcze rzucę okiem na to, to ja widocznie źle to policzyłem, ale jest ok, daję okejkę, jest ok. Dobra, teraz na piątej kratce tutaj stawiamy sobie ten czerwony nasz sandstone i to będziemy ciągnęli do tego miejsca tak naprawdę. Tutaj oczywiście dajemy sobie płotki, schodki z tego czerwonego sandstone'a. Ok, tu oczywiście musi o jeden wystawać, tu też musi o jeden wystawać, tutaj też sobie przeciągamy coś takiego, robimy o dotąd. Tu też musi wystawać, tu oczywiście robimy sobie coś takiego, tu już zrobiłem, podnosimy do góry. Tutaj dajemy jeszcze po jednym schodku, tutaj dajemy sobie do góry, ciach, 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 ciach. I mamy taki oto fajny daszek, moim zdaniem wygląda zarąbiście, waszym nie musi, ale moim wygląda. Ok, tu możemy sobie tą przeciągnąć dotąd, ok, tu sobie zamykamy, tu możemy dodać sobie to, więc tu też będziemy mogli dodać sobie to. Teraz dodajemy sobie bloczki TO, w ten sposób, ok. Tu mamy coś takiego. Tu oczywiście od wewnątrz możecie sobie dodać jeszcze schodki, żeby to sobie fajniej wystopniować, jeżeli macie taką ochotę. Zalecam, ale jeżeli ktoś nie chce, to nie musi. Ale taka jest moja opinia, że dobrze by było to zrobić. Tu oczywiście tak samo przeciągamy sobie w tę stronę. Tak, dobrze, ty. Aha, bo tu jest jeden dalej. Dobra, nieważne. Ja się już motam, widzę, to jest tak duży projekt. Ja już zdążyłem to dwa razy zburzyć i zacząć od nowa, mimo że budowałem to wczoraj, nie? Więc naprawdę, idzie się w tym wszystkim pomerdać. Dobra, tu robimy ciach, no i tu przeciągamy sobie w tę stronę. Ciach, 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 ciach. Elegancko, no i tu powinno nam zostać jeszcze to jedno. Ale to będzie coś innego zaraz. Dobra, wszystko jest git. Wszystko jest git? Heh, jak w mordę szczelił. Dobra, tu teraz możemy nawet sobie podciągnąć jeszcze o jeden do góry, coś takiego, żeby to wyglądało elegancko. I teraz tak o, patrz to widzu, żebym teraz nie pomylił, robimy coś takiego. Dobra, tu lecimy co jeden, 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 co jeden? Nie, to nie będzie tak, tu będzie tak, bo tu będzie szło zaraz, ja wam powiem dlaczego to nie będzie tak, ponieważ tu w tym miejscu, jak macie końcówkę tego i tego, to tu zostają dwa, tu zostają, czekaj, 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 żebym ja się teraz nie pomylił, bo to jest dość istotne.
Wiem, że tu w pewnym miejscu idą dwa razy płotki, tylko nie wiem, czy one idą tak blisko tego, czy tak blisko tego. Dobra, sprawdziłem jeszcze dla pewności, idą blisko tego okna, więc to jest ok. A tu możemy jeszcze w sumie to okno, widzę, że ono jest nieproporcjonalnie nisko do tego okna, więc ja bym to jeszcze... Ja lubię, widzowie, sorry, że tak zmieniam, ale ja lubię, jak jest tak, wiecie, dokładnie to zrobione. Ja nie chcę wam dawać jakiegoś gówna. O. O. O, to dulok. Tak? A jakbym tu jeszcze dał coś takiego, by wyglądało bardziej smooth. I jakbym dał sobie coś takiego, by wyglądało bardziej smooth. Tak to zostawmy. Dobra, i teraz tak o, słuchaj mnie widzu teraz uważnie, bo nie chcę się powtarzać. Tutaj, cyk, bajera, trzaskamy. Tak, zróbmy tutaj z jasnego szkła. Tu możemy od razu o to sobie zakryć. Będziemy sobie zakrywali te bloki, które nas nie interesują. Które nas nie interesują, a to mnie nie interesuje. Dobra, super. I w całej reszcie wstawiamy sobie... Znaczy to musimy zrobić tak, żeby to było ładnie widoczne. I w całej reszcie wstawiamy sobie syby. Syby sobie wstawiamy i wstawiamy je sobie tak, żeby to wyglądało jakoś sensownie. Czyli od tych końców wstawiamy sobie o coś takiego. No mówię, to jest mega... Mega giga duży projekt. Moi kochani widzowie. Cyk, tutaj mamy bajerę. Cyk, 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 cyk. No i tu podnosimy jeszcze wyżej. Elegancko, tu jeszcze wyżej. I tak naprawdę będziemy mieć to zrobione, 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 zrobione. Tu jeszcze czegoś mi brakuje. Szkła jednego. Dobra. I teraz tak, o, żebym się nie pomylił. 3 dajmy tu, 3 dajmy tu, 3 dajmy tu, 3 dajmy tu. To powinno się chyba tak. Tak, muszę zobaczyć, widzowie. Sorry, że tak sprawdzam, ale nie chcę zaraz was znowu w błąd wprowadzać. Czy to będzie w ten sposób? Dobra, sprawdziłem. I jednak ten początek był dobry, czyli tutaj robimy 3 odstępu, ciach, 3 odstępu, ciach, 3 odstępu, ciach, 3 odstępu. Ciach, tutaj będzie raz, dwa, trzy odstępu, ciach, trzy odstępu, ciach, tutaj, a możemy sobie to wywalić, trzy odstępu, raz, dwa, trzy, ciach, tutaj na razie to zostawiamy, trzy odstępu, ciach i trzy odstępu, no tutaj zrobimy sobie coś innego. Dobra, tu oczywiście to możemy sobie sprowadzać do samego dołu, żeby to nam wyglądało elegancko. Jezu, jaki tu jest masa takich pierdółek do zrobienia. I teraz tak, o, tu sobie przeciągamy w tę stronę. Ok, tu od razu lecimy kolejny element. Ok, i teraz tu u dołu jakoś bym to chyba zrobił. Tylko nie wiem, czy to jest jeszcze tutaj, czy już tutaj. A, jeszcze tu widzicie, tu trzeba jeszcze dociągnąć. Cyk, cyk, cyk. I teraz lecimy sobie tutaj, o, w to miejsce. I tu robimy ciach. I tu robimy jeszcze w tym miejscu coś takiego bym zrobił. A tu możemy sobie dać schodki. Chociaż nie wiem, czy to nie jest za nisko. Jest za nisko, sorry. Jedno wyżej. Jedno oczko wyżej, ponieważ tu to musimy zrobić. Tu i teraz tu, bo to nie powinno zachodzić na te najniższe elementy. Ok, a tu sobie wszędzie dajemy kwarcowe schodki. Czy to wszystko tutaj? Ta część jest skończona. Dobra. Lecimy tu. Tutaj robimy sobie oczywiście schodki, te nasze cudowne, o te właśnie tu. Ciach, 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 ciach. Spoko. Tu sobie teraz przeciągamy, robimy coś takiego na 7 chyba, 2, 4, 6, 7, tak, bo to miało być na cały ten element. To podnosimy sobie na wysokość oczywiście. Czech, czech. Tutaj robimy sobie kwadracik, tu robimy sobie coś takiego. Nie wiem, czy może ten, zaraz zobaczę, jeszcze tak rzucę okiem, czy tego nie zwiększyć. Zwiększmy to sobie jeszcze o jeden. Czyli tutaj nie będzie to, tylko będzie na 4 wysokość. Wysokość na 4, na czwartej kratce będzie coś takiego. Elegancko. Tutaj będzie, tutaj możemy zrobić, sorry, tutaj robimy ze schodku, bo pamiętam, że te daszki się inaczej robiło i resztę dachu dokończymy potem.
Okej, czy to jest wszystko, co ja chciałem w tej stronie zbudować? Tak, to jest wszystko tutaj, tylko jeszcze tak, o, tutaj bym sobie to zrobił, to bym sobie rozwalił i wstawił to, to bym sobie rozwalił i wstawił to i później tu jak wstawimy furtki w tym miejscu, to będzie wszystko elegancko wyglądać, tylko musimy jeszcze furtki wstawić, nie? Natomiast tutaj robimy sobie po prostu coś takiego, obrysówkę taką i przeciągamy sobie to, myślę, spokojnie do końca tego elementu, o, żeby wyglądało, nie? No i tu wiadomo, jeszcze sobie to wypełniamy. To nie jest żadna filozofia, każdy wie o co kamon. Tu oczywiście musimy sprowadzić do tego poziomu, żeby to nam wyglądało sensownie. Więc o tym nie zapominajcie, proszę, żeby to dokończyć. Tutaj będzie cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, sobie to wypełnię. OK, no i przednią część mamy tak naprawdę zrobioną. Jeżeli chodzi tutaj o szyby, to wstawiamy zwyczajne białe szyby, w sensie przeźroczyste, nie? Przeźroczyste szyby to możemy zrobić na końcu. Ja skaczę sobie tutaj do tej strony, ponieważ tu też mamy sporo roboty. Zbudujmy sobie teraz całą tą stronę. I tu już tak łatwo nie będzie. Dobra widzowie, teraz full focus, bo będzie ostra jazda. Tutaj na początku to sobie podnosimy na 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, żeby mi nie uciekła liczba. Tutaj podnosimy sobie normalnie na 12, czyli lecimy do góry, dotąd, sorry. Pozwólcie, że zrobię sobie to komendą, żeby po prostu zrobić to szybciej, nie? Bo nie chcę was tu męczyć. Sandstone. Sandstone, tu oczywiście na czwartej kratce sobie przeciągamy, robimy w ten sposób. Ciach. Tu oczywiście też sobie podnosimy na 12. I tak naprawdę możemy całą tą ścianę trzasnąć od razu na strzał. Także ja sobie to zrobię. Całą tą ścianę machnę dotąd. Bo ona dotąd będzie na 12 podnoszona. OK. To mamy zrobione. Oczywiście tu na czwartej kratce możemy też sobie zrobić odpowiednio w ten sposób, czekajcie, sobie rozwalę, ciach i ciach, tutaj oczywiście możemy sobie zrobić ciach i ciach, żeby to wyglądało dobrze, no i oczywiście tutaj też możemy sobie to zrobić, bo tu zaraz będzie to skręcało w tę stronę, nie? Tu będzie, o, tak oszło, ciach, 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 tutaj będzie ciach, 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 tak, dotąd i tutaj będzie wtedy biały sandstone na wysokość 4 kratek, i on będzie się... Dobra, do tego zaraz przejdziemy. Mamy tą ścianę, jest OK. I jeszcze jedną ścianę sobie zróbmy, czyli tą tutaj, tą główną. Tą główną ścianę też oczywiście sobie podnosimy na 12. No i też ja sobie ją zrobię komendą, żeby już nie marnować czasu, bo to strasznie by dużo schodziło. Widzicie, jak to jest wypełniania. Sandstone. Enter. Dobra, mamy to zrobione. Teraz możemy sobie od razu dodać te elementy, tu powinno nam się to wszystko jakoś sensownie rozłożyć, jeżeli to dobrze policzyłem, jeżeli nie, no to będzie problem. Dobra, jest gituwa, no i z tej strony wiadomo też to mamy zrobione i teraz tak, o, żebym się nie pomylił z niczym teraz, dobrze. Wróćmy do tych ścian, czyli tak jak mówiłem, to podnosimy sobie na wysokość 6 kratek. Tu mamy zrobione, tu oczywiście też podnosimy sobie to na wysokość 6 kratek, tu też sobie podnosimy to, tą ścianę na wysokość 6 kratek, jeżeli o to nam chodzi. Tu na razie to zostawmy, tutaj robimy raz, dwa, trzy, od tego elementu, nie? Tutaj odtąd, to odtąd liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć odstępów. Pięć odstępów i tutaj znowu dajemy sobie podwójny biały, co? Jak to się nazywa? Biały sandstone. Znaczy gładki sandstone. Gładki sandstone tutaj robimy na 3. I to też podnosimy na 6 oczywiście. 4, 5, 6. Tutaj oczywiście na czwartej kratce robimy sobie to przecięcie. Tak? Tak, czwarta kratka. Ten biały sandstone, gładki sandstone podnosimy sobie również na 4, tak, na 4, tylko tutaj wiadomo jeszcze od dołu musimy zrobić, tu od dołu możecie to zrobić na przykład w taki sposób, żeby jeszcze to trochę dodekorować. Ej, na to nie wpadłem, na to nie wpadłem, widzicie, jak ulepszam, jak buduję to jeszcze raz, to jeszcze wam ulepszam, widzicie, jak macie fajnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć odstępu znowu i lecimy tutaj ciach, 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 ciach na wysokość 4, tutaj od spodu sobie rozwalamy jeden i kładziemy coś takiego, bueno.
Teraz tu podnosimy oczywiście na wysokość 6, czyli mamy 3, 4, 5, 6 i tutaj znowu podnosimy na 6, oczywiście, żeby to się nam nie zmieniało, żeby te elementy były stałe i fajnie zrobione. Dobra, mamy tu szósteczkę elegancko, no i tu oczywiście na czwartej kratce jeszcze przeciągamy sobie ten nasz element, i możemy sobie tu przeciągnąć tak w zasadzie dotąd od razu, żeby to tu wszędzie było. Tu znowu nie zrobiłem tej jednej ścianki. Git. Coś takiego, żeby to tak wszędzie fajnie połączone było, bo to zawsze daje taki lepszy efekt. Gitara. Gitara. Teratako. To sobie przeciągam tu. To już wiem, że sobie przeciągam w tym miejscu. I teraz robimy tak, o, cyk, 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 cyk. A i tutaj dupa, bo będzie tak, 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 tak. Taki będzie, tak to będzie zrobione. Dobra, czyli jeszcze raz robimy ciach. Na piątej kratce robimy coś takiego, a następnie robimy już z dalej z półpłytek. Tu oczywiście sobie to wypełniamy w taki sposób, żeby nam to pasowało do naszej narracji. Tutaj możemy zrobić coś takiego. Tu oczywiście robimy sobie ciach, ciach. No i tu jeszcze jedną ścianę, bo mi to wkurza zawsze, jak jest tak nieładnie zrobione. Więc tutaj też sobie to podnosimy, żeby to było ładnie zrobione. Żeby to się fajnie zazębiało. Bo nie lubię czegoś takiego, to zawsze źle wygląda. Później człowieka to irytuje. Znaczy mnie to irytuje. Jak was to nie irytuje, to miejcie to w dupie, ale jak was to też irytuje, to zróbcie to, bo będzie was wkurzało potem. Ja już jak robię, to chcę, żeby to było elegancko, ładnie zrobione wszędzie. Dobra, tutaj znowu robimy ciach, ciach. Tą bramkę jeszcze od wewnątrz. Coś takiego. Tu standardowo sobie dajemy myk. Myk. Tu sobie od razu przeciągniemy całość. Tu sobie przeciągniemy całość. Tu dajemy sobie już nasze półpłytki, ciach, 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 no i mamy to, mamy ten wjazd dla pociągów, nie? Teraz tak, o, słuchaj tam je widzowie, bo tutaj, tylko nie pamiętam, ale chyba na równo się to robiło. Robimy coś takiego, ale zanim to, to musimy tutaj zrobić jeszcze do góry, cyk, i tutaj do góry, żeby sobie zaznaczyć, cyk. Dobrze zaznaczyłem? Nie dobrze zaznaczyłem, bo to powinno być tu, cyk. Odtąd dotąd, tak mi się wydaje. O Jezu, uderzyłem mikrofon, przepraszam. Tak, i tu sobie wypełniamy, czyli tak, o, tu sobie wypełniamy teraz stone'em. Czyli robię coś takiego po prostu zwykłą komendą. Stone slab, enter, git, mamy coś takiego. Tu oczywiście sobie muszę dostawić te elementy, które mi brakowało. Jeszcze sprawdzę, czy one są na pewno w dobrym miejscu. Si, są w dobrym miejscu, więc możemy dalej lecieć z budową. Tutaj robimy coś takiego, że sobie to przeciągamy. Przeciągamy sobie to. Tutaj robimy coś takiego. Tu będą musiały być okna. Tylko teraz za cholipkę nie pamiętam, gdzie te okna mają być. Dobrze, już pamiętam. Tutaj jak macie ten środeczek, to tutaj sobie zaznaczcie od razu dwa, coś takiego. I teraz tak, o. Robimy coś takiego. Robimy coś takiego. I w zasadzie voilà, mamy okna gotowe. Tutaj na końcu zróbmy po dwa, bo tu będzie coś takiego szło. Tu trochę niżej będziemy zaczynali ten daszek, bo on ma taką strukturę, że on tutaj jest dosyć nisko. Z tego co pamiętam z projektu. Więc sobie zróbmy w ten sposób. Tu oczywiście robimy ponownie skosy. No i tu lecimy już z dalej z tematem. OK. I sobie to przeciągamy ciach. Tutaj nie martwcie się, ponieważ tutaj będziecie mieć od góry taki biały pasek. I nie martwcie się, to tak ma być. Ja tak to wymyślił, to tak ma być. Nie lękajta się, drogie widze. Dobra, tu sobie przeciągamy elegancko, tutaj tak samo, żeby tą ściankę sobie już zakończyć. Tu możemy sobie też to przeciągnąć, żeby sobie ułatwić, tu też możemy sobie przeciągnąć, żeby sobie ułatwić już budowę tego. Teraz dajemy tutaj od spodu coś takiego, później dajemy to,
Później dajemy sobie to i dzięki temu mamy dość szybko to zbudowane. Później znowu dajemy sobie to. No i tu, jeżeli chcecie od wewnątrz, ja tutaj nic nie projektowałem w tym miejscu, w sensie wewnątrz nic tu nie robiłem, więc nie musicie tu nic robić, po prostu oświetlcie to wewnątrz, żeby wam się tu potwory nie respiły. A tak będzie wszystko gitowa, nie? Dobra, tutaj jeszcze sobie to przeciągamy i zostaje nam to. Elegancko. I tutaj mamy wszystko zrobione, jeżeli chodzi o ten element. Oczywiście te szyby wypełniamy też przeźroczystymi. Tutaj będą przeźroczyste szyby. Tam, gdzie kolorowe, to ja uzupełnię wam od razu. A tam, gdzie reszta, to zostają przeźroczyste. Super. Zostały nam do zrobienia okna jeszcze, nie? Tak, by the way. Dobra, jeżeli chodzi o okna, no to tutaj tak, o, wiadomo, robimy sobie znowu 3 na środku. Przeciągamy to sobie tak, żeby to było na równi z tym. To wszystko musi się ładnie zazębiać, nie? Czyli robimy coś takiego. Widzimy, że to jest na tym klocku, no to robimy ciach, 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 ciach i tutaj myk, mamy okno tak naprawdę gotowe, to oczywiście sobie wybijamy, żeby to było ładnie zrobione. Tutaj robimy jeden odstępu, no i wiadomo, nawet dwa odstępu robimy, wybijamy na trzy, też na tą samą wielkość i w tym samym miejscu robimy dokładnie to samo, czyli robimy coś takiego, nie? Żeby to nam wszystko było dokładnie w tym samym miejscu zrobione. Jeżeli coś będziemy musieli poprawić, to sobie to poprawiamy. O, elegancko. I też jest, widzicie, na tym samym poziomie. Z drugiej strony robimy adekwatnie tak samo, czyli to jest ile? Jeden odstępu od góry. Dobra, i tam też jest jeden odstęp od góry. Super. Czyli tak, o, tu znowu robimy na 3, okno do samej góry. To ma być jeden odstępu, wiadomo. Czyli skoro ma być jeden odstępu, no to zaczynamy sobie tutaj. Ciach, ciach. Lecimy w tę stronę i wyrzynamy. Ciach, ciach, ciach. To mi się zepsuło. O. Cyk, bajera. Mamy zrobione. Tutaj znowu robimy dwa odstępu. Wycinamy sobie na 3. Dajemy sobie ten element. Znaczy schodki. Jezu kochany. Jaki ten projekt jest wielki. Ja nie sądziłem, że to będzie takie duże. Dobra. I lecimy znowu ze schodkami, tylko tym razem w tym miejscu. Oczywiście tu musimy sobie to już zalepić. Bo tu dach będzie robiony. No jak tak będzie wykładane i tak, no to możemy to sobie już zalepić, żeby nam się szybciej budowało schodki te. Żeby nam się szybciej te schodki budowało. Tu oczywiście musimy porobić te wszystkie zakrętasy, żeby to wyglądało jak trzeba. Ciach, tutaj też zakrętas, no i tu wiadomo zakrętas. Git, 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 git. Dobra, tu oczywiście ten element cały to będzie nasza wieża. Czyli to sobie podnosimy. I teraz ile tu jest szerokości? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. A, czyli dobrze policzyłem. Czyli 7. No i tu oczywiście też już możemy sobie to połączyć, żeby tą wieżę już mieć zrobioną w tym miejscu. Ja już skończę tą wieżę, żebyśmy tutaj nie musieli do tego wracać. Tu robimy sobie jeszcze od góry coś takiego. Ok. No i skoro wszędzie robimy sobie te schodki, no to oczywiście je również tutaj musimy dodać, żeby nam trochę urozmaiciły tą wieżę. Wiecie, że ja nie lubię robić gradientu żadnego przy budowie, bo ten gradient moim zdaniem w większości budowli jest potrzebny jak dziura w moście. Dlatego tutaj robimy coś takiego. Elegancko. No i tu już od razu zbudujemy też ten dach do końca, żebyście wiedzieli jak to zrobić. Tu możemy sobie to wyłożyć, bo tutaj i tak nic nie będzie. W tej wieży nie przewiduję niczego robić i resztę lecimy półpłytkami, coś takiego, później coś takiego i tu już na tym poziomie zostajemy, już wyżej nie wchodzimy i mamy taki oto daszek. Jeżeli naprawdę chcecie, żeby tutaj mieć ten szpikulec taki, no to tego zróbcie, no ja wam nie zabronię, ale ja zrobiłem taką małą kopułkę, nie? Z drugiej strony oczywiście robimy dokładnie identycznie to samo, także po prostu to wytnę i to zrobię już tutaj całą tą wieżę, nie? Okej, jak widzicie, nasz dworzec już praktycznie wygląda. Tutaj będziemy potrzebowali jeszcze jednej rzeczy, ponieważ poza tym w sumie tu mogę od razu wypełnić ten dach, tak sobie myślę i chyba to zrobimy od razu. Wiem, że tutaj nic nie będzie. Ciach. Więc za to możemy sobie to od razu wypełnić sandstone. Ok, żeby ten dach już tutaj był ładnie wyklirowany i tutaj tak samo odtąd możemy sobie to wypełnić, żeby ten dach tutaj już był zamknięty sandstone. Ok, czyli tak o, tutaj wracamy.
Tutaj wracamy, robimy dwa odstępy odtąd, od tej ostatniej kratki, podnosimy na 2. Odtąd dwa odstępy, podnosimy na 2. No i teraz tak naprawdę to wszystko przeciągamy. A tak naprawdę tutaj robimy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj będzie 1, 2, 3, 4, ok. I to mniej więcej nam pokazuje, jak będzie to wystopniowane. Tutaj znowu robimy 1, 2, 3, 4, 5 z tej strony. Tutaj będzie na 4, ok. I teraz robimy okna. Tu będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6 okien tu powinno być. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jest 6 okien, zarąbiście. Te okna podnosimy sobie oczywiście w ten sposób. Tak, o, tutaj na 3. Ciach, 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 ciach. Okej. No i tutaj możemy sobie to przeciągnąć w ten sposób. Dobra, mamy to zrobione. Gittens. Musimy teraz jeszcze ulepić do tego całą resztę, czyli musimy zrobić nasze magiczne schodki. Tutaj będzie coś takiego, tu coś takiego. Tu będzie tak. Ciach, ciach, ciach. I to jest zrobione w zasadzie. Dobra, czyli tutaj ponownie robimy ciach. Tutaj znowu dokładamy. A to jest trochę ciężko dochodzić, bo przez to, że to jest już wbudowane. No ale jakoś trzeba, nie? Tutaj sobie tak samo robimy ciach. Jeden do góry, tu oczywiście robimy w ten sposób, tu ciach, ciach, ciach i powinno nam się to wszystko ładnie zazębić. Resztę możemy sobie tutaj wypełnić w ten sposób. Tutaj z tego co wiem będziemy to jeszcze zaraz wycinać, ale to za sekundę. Żeby to już od razu robić po bożemu, bo ten dach nie będzie tutaj w pełni wypełniony, teraz sobie przypomniałem. Ok, i mamy coś takiego i to nam się w zasadzie zgadza z tym co ja tu chciałem uzyskać. Mamy to zrobione. No i to będziemy sobie przeciągali, tak naprawdę przeciągamy sobie to może nie w ten sposób, ale w ten sposób przeciągamy sobie to tutaj do przodu i tutaj z przodu znowu robimy sobie okna. Robię to od razu ze względu na to, żeby już się do tego nie wracać, bo to będzie później problematyczne, żeby się do tego wrócić. Ok, mamy to zrobione i teraz tutaj mogę sobie wyciąć to, bo to mi tu nie będzie potrzebne. Czyli to sobie wycinam od razu to okno. R, ok, no i tu oczywiście ten jeden element sobie wycinam cały, bo to mi też nie będzie tutaj w żaden sposób potrzebne. Tak, o, żeby to tutaj ładnie wisiało w ten sposób. I tutaj oczywiście od spodu wypełniam sobie w ten sposób, nie? Tymi schodkami, żeby to ładnie wyglądało też od wewnątrz, bo jednak istotą jest to, żeby to wyglądało dobrze z każdej strony, a nie tylko od zewnątrz, więc trzeba się tego pilnować, żeby od razu to dekorować jak trzeba. Dobra, mamy to zrobione, tu sobie oczywiście to przeciągamy w ten sposób. Ok, tu tak samo robimy sobie 4. Ciach, sobie to przeciągamy do końca praktycznie, bo tutaj też będzie 4. Ciach, tutaj sobie przeciągamy w ten sposób, tutaj przeciągamy w ten sposób, tu mamy git, z tej strony oczywiście przeciągamy sobie w ten sposób, git. Tutaj oczywiście robimy sobie naszą obramówkę w taki sposób, że podnosimy sobie to na 3, no i tu od góry wstawiamy sobie jeszcze oczywiście nasze schodki. Nie wiem, czy koty z tamtej strony wstawiłem te schodki, ale chyba wstawiłem, nie? Wstawiłem, dobra. Jest gituwa. No i to oczywiście sobie wstawiamy w ten sam sposób. Przeciągamy sobie dokładnie w ten sam sposób wszystko, bo tutaj naprawdę nie da się tego inaczej zrobić. Znaczy, no może się da, ale pytanie, czy chcemy? Moim zdaniem nie chcemy. Moim zdaniem nie chcemy tego inaczej robić. Ok, i tutaj robimy coś takiego i tu możemy sobie dostawić jeszcze jeden elemencik. Cyk, bajera. Dobrze. No i tu oczywiście dalej sobie to przeciągamy do samego końca. Ponownie, no i tutaj wolę zacząć odtąd, żeby się nie pomylić, co do wielkości tego wszystkiego. Tutaj robimy ciach, tutaj będzie ciach, ciach, ciach. Tak, to się zgadza? Tak, to się zgadza. Dobrze. No i teraz oczywiście pozostaje nam etap przeciągania tego i podekorowania tego. Poprzez podekorowanie mam na myśli to, że robimy tu już też od spodu. Że nie robimy tylko na krzywy ryj.
od tej strony, tylko też, żeby to już ładnie też od wewnątrz wyglądało. Pamiętajcie o tym, proszę, bo to później te budowle z zewnątrz wyglądają ładnie, wchodzisz, a to taka wiocha się robi totalna. Dobra, to mamy zrobione, tu mamy przeciągnięte w ten sposób, tutaj przeciągamy sobie kolejny element, to mamy zrobione, tu przeciągamy sobie jeszcze to. Ok, no i resztę zamykamy półpłytkami, także ja to po prostu wytnę, no bo bez sensu, żebyście to oglądali, nie? Ok, i takim sposobem oficjalnie tą stronę mamy skończoną, możemy przejść do tylniej ściany dworca. Tylnia ściana dworca to tak naprawdę jest kopia tego, co mamy po tamtej stronie, różnimy się tylko tym, że tutaj będzie więcej tego elementu, w sensie to wejście będzie szersze, nie? Także co, bez dłuższego przedłużania ja sobie zacznę od razu od tej ściany, żeby ją podnieść na wysokość tych 12 kratek. Najwięcej będzie wam schodziło czasu, widzowie, z tym budowaniem tych ścian, nie? Bo to jednak jest męczące i to dużo czasu na tym schodzi niestety, no ale no robotę trzeba zrobić, jeżeli chce się mieć, żeby to wyglądało, nie? Tutaj też sandstone. Dobra, tu oczywiście przeciągamy sobie w ten sposób, dotąd, elegancko, mamy to zrobione, no i teraz wchodzi Patryk, kurde, tu będzie pewnie też, no właśnie, tu będzie to jest ten moment, w którym dajecie nogę, tu trzeba pamiętać o tym, żeby były te zachowane te proporcje, nie? Czyli tutaj było co? Raz, dwa, trzy, tak? Z tego co pamiętam, odtąd, tak? Tam było trzy, tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Później było raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I raz, dwa, trzy. I tu zostaje dwa. I tu powinno iść tak. No i tu się wszystko mi zgadza, tak? I na tej wysokości to jest? Tu jest trochę wyżej, tam, więc tam też powinno być wyżej. Dobra, okej. Wszystko mam gotowe. Wszystko mam gotowe, tu będzie tutaj jedno okno, ciach, 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 ciach. I tu przeciągamy je dotąd. Tu będzie drugie okno i ono będzie pewnie zrobione w ten sam sposób, czyli tutaj. Tak jest. A, nie, czekaj, dobrze, bo tu jest inaczej to zrobione, bo tu dopiero tu się zaczyna ten moment, gdzie to okno się zaczyna kleić w ten sam sposób. Nie, no to wyżej jednak o jedno. No, kurde, to dobrze zacząłem i sam siebie w konia zrobiłem. Eś, Patryk. Tyś to łosie z czasem. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Cyk. I tutaj cyk, bajera jest git. Tu sobie to wycinamy. No i oczywiście przeciągamy dotąd. Tu dla porządku rzeczy możemy sobie zrobić coś takiego do samego dołu i to będzie nam imitowało co? Rynne. Na przykład, o. Bo dlaczego nie? Dlaczego nie może być rynna, jak może być rynna? Może być, może być. Może być. Dobra, i teraz tu już robimy elegancko. Muszę to sobie przeciągnąć. Elegancko w zasadzie tak, no. W zasadzie to nie musimy nawet tego przeciągać. Niepotrzebnie zacząłem, ale tam ten jeden element musimy przeciągnąć, nie? Czyli ten element tu będzie szło, cyk, 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 no dotąd w zasadzie, tak, no, ok, no i to mamy tu zrobione, dobra, jeżeli chodzi o tą część, tu oczywiście podobnie jak poprzednio podnosimy na wysokość 4 kratek, tylko że tu musimy mieć na uwadze jedną rzecz, zaraz wam powiem jaką. Tu sobie przenosimy w ten sposób, tutaj robimy odtąd, tak jak jest wszystko na schematach, przeciągamy sobie dotąd, to na wysokość 4 kratek, tu też na wysokość 4 kratek będzie szło dotąd, raz, dwa, trzy, cztery, dobra, bo tu będzie szedł ten daszek nasz cudowny, jeszcze raz. Ok, ten element mamy już tak naprawdę też skończony, świetnie. No i teraz tak o, tutaj widzowie, na równo z tym dajemy jeden element, jeden przerwy, kolejny element,
kolejny element, kolejny element, kolejny element, co jeden tak naprawdę i mamy coś takiego zachowane fajnie. O, to cyk, bajera. Dobra, to możecie też tak naprawdę rozwalić i sobie tu zrobić, przeciągnąć to w ten sposób, jeżeli macie na to ochotę. Jeżeli tak według was to będzie wyglądało lepiej. Czy to wygląda lepiej niż to, co ja zaproponowałem? Czy szczerze nie wiem. Nie mnie to oceniać, mi się średnio to podoba. Ale no, muszę pokazać, wiadomo, żeby być obiektywnym. Żeby nikt mi nie zarzucił, że robię tylko pod siebie. Chociaż tak naprawdę, no sorry, to moja budowla, więc mógłbym robić pod siebie i mieć to w dupie. Okej, tu robimy ciach, ciach, tutaj ciach, ciach. No i tu ponownie robimy w ten sposób, że robimy taki nasz daszek. I no i tak naprawdę mamy to zrobione. Pozostaje to wszystko poprzeciągać i pouzupełniać. Czyli tak naprawdę dotąd tutaj będzie jeden element, tutaj będzie drugi. Teraz Patryk myśl, tak, to będzie się przeciągało. To będzie się przeciągało dotąd, do tego okna. Do tego okna to się będzie przeciągać. Czyli dobrze, Patryk, kombinujesz. Dobrze, dobrze, czasami ci się zdarzy. Czasami ci się zdarzy, że się kurczę łaku nie pomylisz. Dobra, no i lecimy. Także to co, nie wiem czy mam to pokazywać, no dobra, pokażę, później ktoś powie, a nie pokazałem, nie zrobiłem. Dobra, to już zróbmy to do końca, żeby nikt nie płakał, że zrobiłem coś inaczej, mimo żebym nie zrobił, bo po co. Ale wiem, jacy jesteście czasami, kochani, i że lubicie się dosrać o byle co, jak macie zły humor, więc no. Więc już pokażę. Pokażę, drodzy widzowie, pokażę wam. Tutaj sobie to możemy przeciągnąć elegancko. O, w ten sposób. Tu będzie to. Elegancko. No i tu pozostaje to ładnie pozamykać wszystko. Czyli przeciągamy po prostu całą tą końcówkę, nie? Już z tym. No to już zrobię, to już wytnę, no bez sensu, żeby się to oglądali, jak to wypełniam, nie? Dobra, jak widzicie, ten daszek już zamknąłem. Pamiętajcie tylko, że tutaj możecie sobie jeszcze to przeciągnąć do góry, tylko że jak będziecie to przeciągać do góry, to musicie pamiętać o tym, żeby tu zrobić te dwie podstawki, nie? No bo tam jednak to się nie styka za bardzo. No i pamiętajcie, proszę, że jeżeli robicie to od wewnątrz też, żeby to miało ręce i giry, nie? No to żeby tutaj od wewnątrz to też podekorować, żeby to było wystopniowane i nie wyglądało jak pół dupy zza krzaka, nie? No, tu jest wystopniowane, tu możecie zrobić coś takiego i tutaj domknąć to w ten sposób. Tu oczywiście też wystopniować, tu jest wystopniowane, więc nie ma problemu. C i tutaj ta linia będzie szła jeszcze na wysokość trzech kratek, wiadomo, na wysokość trzech kratek, a później już w zależności od tego, jak będą szły szyby. W zależności od tego, jak będą szły szyby. No i muszę zachycić teraz tego badziejstwa. Podnosimy na wysokość 4, później 2, do góry 2, 2, 2, 2, później tutaj będzie 2, później tutaj będzie 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, później do góry 2, później 1, ciach, raz, 2, 3, do góry, raz, 2, 3, do góry i tutaj powinno nam wyjść 19, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, jak w ryj strzelił. Dobra, to mamy, to mamy. Sobie to od razu powiększę na 2, żeby mi się były w lesie. Tutaj, o, żeby się wszystko zgadzało, że mógł już szyby ładnie wypełnić. Ok, dawać mi te szyby na szybkości, cyk, gitara. I teraz tak, o, lecimy ze szybami. Lecimy z szybami i tutaj będzie tak, o, tu będzie szyba normalnie, tu też będzie, tu nie będzie szyby. Chociaż tam jest to wystopniowane, to tu też to wystopniujmy. Tu tego nie było, ale będzie. Tutaj to nie musi być, ale tu już musi. I to musimy sobie to przeciągnąć w ten sposób. Elegancko, a to możemy sobie wyciąć. Super. Wszystko jest teraz tak, jak być powinno. No i tu wiadomo, tu będzie jeszcze to szło. W ten sposób, no bo tu będzie... Tylko to będzie z innego materiału, nie? Ale tu będzie ta budka. Do tego wrócimy zaraz.
Tutaj teraz sobie wypełniamy całą resztę oczywiście, żeby te już mieć to zamknięte i zrobione. Także to sobie wypełnimy. Dobra, to mamy wypełnione. I teraz muszę jeszcze się bujnąć tylko na tą stronę po kwarc i po... Czy to mi jeszcze będzie potrzebne? Pewnie będzie, ale to dobra. Wrócimy sobie do tego. I teraz tak o, od tej strony znowu. 3, ciach. 3, ciach. 3, ciach. 3, ciach. 3. 3, ciach. Tutaj będzie 3, ciach. Tutaj oczywiście to wywalamy. Raz, dwa, trzy, ciach. Raz, dwa, trzy, ciach. Raz, dwa, trzy. No i tu wiadomo, cyk, cyk, cyk. Myk, myk. Cyk, myk, fuł, bajerka. Tutaj akurat będzie nam to ładnie schodziło do samego dołu. Żeby to wyglądało wszystko pięknie, super, roundsko. Tutaj oczywiście przeciągamy sobie do samego końca. O, cyk, no i tu wiadomo, robimy odtąd. Też tam dosłownie pół płytki odstępu między jednym a drugim elementem. No i tu wiadomo, że zaczynamy sobie odtąd. Ciach, no i tu znowu odtąd. Ciach. I tą stronę, drodzy widzowie, też mamy zrobioną. No już jak drugi raz to robiłem, to idzie trochę szybciej, ale to i tak strasznie długo schodzi z tą budą. Ja już nagrywam to godzinę 13 minut, nie? Dobra, przechodzimy do tej ostatniej części, bo tu będzie Meksyk. Wy sobie nie zdajecie sprawy, że nas tu czeka robota. Dobra, do it, bo inaczej urwę ci ryja. Tutaj oczywiście wycinamy sobie to nasze przejście, no bo tego nie zrobiliśmy. Więc tak naprawdę teraz już zaczynamy trochę działać we wnętrzu naszego budynku. I musimy to działać sensownie, musimy to robić sensownie wszystko, żeby to się ładnie zgadzało. Tu oczywiście będziemy musieli zrobić znowu te belki. Czyli tak o, z tej strony belka na 4, raz, 2, 3, 4. Tutaj oczywiście od spodu wsporniki. W ten sposób możemy tak naprawdę zrobić od razu na 3 te wsporniki. Bo one i tak będą musiały tu być, i tak będą musiały tu być, to jest strasznie ciemno. Dobra, dałem na szybko latarnie, żeby po prostu były, żebyście coś widzieli. Tu znowu na 4, tu znowu na 4, na 5 oczywiście dodajemy sobie te nasze schodki. Tak, tak, zgadza się, super. Tu lecimy w ten sposób, no i dalej lecimy już z półpłytkami. Ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Dobra, tutaj tak samo, czyli ciach, 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 ciach. Ok, no i tu ustawiamy brakujący element. Kurde, nie mam za co tego podmienić, bo wiem, że mi to będzie potrzebne. Za biały beton dajmy na razie. Bo biały beton mam pod ręką, a reszty nie mam. Git, no i tu możemy w sumie też sobie zrobić to połączenie. Super, z tej strony robimy to samo, także po prostu nie będę tego pokazywał, nie? Robimy identycznie to samo, co tam robiliśmy. Dobra, i to mamy zrobione. Tyro, drogi widzu, tutaj robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to podnosimy sobie na wysokość trzech kratek. W taki sposób, żeby nam się to wszystko ładnie zgadzało. Tu będzie pokoik jakiś tam, wiecie, security czy coś. No i ten biały beton, który mi będzie potrzebny. Za co ja to podmieniłem? Za to. Ten biały beton, który mi będzie potrzebny. Ten biały beton dajemy sobie tutaj na czwartej kratce. Wiadomix. I teraz tak o, tu musimy zrobić dwa odstępu. I robimy sobie schodki. Na cholipkę ja to niszczyłem. Nie mam pojęcia. Jestem zbanem po prostu. Wybaczcie. No. Ok, tu sobie robimy schodki w ten sposób. No i te schodki wchodzą tutaj. Tu dajemy sobie białe elementy. Tu zrobimy coś takiego i będzie git. Z tej strony robimy identyko to samo. Tutaj nie wiem, dlaczego zrobiłem o jeden dalej. Ty. A tu też jest o jeden? Nie. Dlaczego to jest wysunięte o jeden? Coś mi się uroiło we łbie. Coś mi się uroiło we łbie, bo tak nie powinno być. Robimy wszystko na tą samą szerokość. Tu nic nie jest tak. Wszystko na tą samą szerokość, drogi widzu, robimy. Ok, czyli mamy tutaj ciach, 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 ciach. No to widzicie, tutaj mi się trochę wysunęło to, ale dlaczego ja to tak zrobiłem? Albo pewnie uwzględniałem schody. Ale nie, tu schodów nie było. Nie, były. A może nie? A może tak? A może nie? A może tak? Ty, kurde, zgłupiałem. Sprawdzę to. Zaraz. No i tu oczywiście robimy biały beton. Elegancko.
No i tu od razu zróbmy jeszcze ten ostatni element, już żebyśmy mieli to z dyśki. Ok. Na wysokość 3. To jest jedyny problem z tymi, że one muszą być ustawione pionowo, żeby dobrze to wyglądało, nie? Strasznie mnie to tiltuje. Dobra. I teraz tu tak o. Od tej podłogi robimy 2 odstępu znowu. Tak, 2 odstępu. Nie, 3 odstępu, 3 odstępu, 3 odstępu. Czyli tam też było 3 odstępu. Sorry, zrobiłem was w kunia. No ale widzicie, że ten projekt jest duży, no musicie mi wybaczyć. I tak dobrze, że nagrywam cały, a nie skipuję tak mocno jak powinienem, bo normalnie powinienem to skipować co chwilę wszystko i po prostu robić na przyspieszeniu. Git. Czyli tutaj też powiem, dlaczego na 3? Bo tu będzie kwietnik, wiecie? I dlatego ja zapomniałem o tym cholipnym kwietniku, że ten kwietnik powinien tu być. Więc tutaj musimy zrobić ten kwietnik. Ciach, to będzie w ten sposób. Tu będzie tak, tak, tak i tu będzie na 3 odstępu. O, git. Chciałem to zrobić, żeby to było możliwie najrealniej i najbardziej zbliżone do tego, co macie w Fortnite. No ale wiecie jak jest. Wiecie jak jest, jeżeli jest dobrze. Dobra, muszę sprawdzić te schody, tutaj był zgłupiały, szczerze. Ale jestem idiotą, widzowie, no nie wytrzymam, przecież tu będzie trzecie, bo tu będziesz to gówno z żółtego. Zróbmy to żółte gówno, bo od razu zapomnę znowu o tym. No debil. No i wiem, dlaczego tu jest to. Dlaczego? No bo tu będą szły schody. I teraz mi to się zgadza. Teraz mi się to zgadza ze stanem faktycznym. Tu będzie to żółte gówno już szło. Tu będzie ciach, no i tu będą schody, nie? Teraz wiem, dlaczego ja to tu zrobiłem w ten sposób. No. I stinks. I tu będzie ciach, ciach, ciach. No i tu cyk, cyk, cyk. Vamos. A la playa de mi que no stat bailat. Dobra. Co dalej? Musimy zrobić tutaj łączenia, w sensie mostki między tym. Żeby zrobić mostki między tym, to tutaj odtąd lecimy w ten sposób, ciach, a tutaj robimy jeden odstępu odtąd, nie? Żeby to się nie łączyło tak bezpośrednio. I to sobie wykładamy normalnie kwarcem, tym takim gładziutkim. Tutaj dokładnie robimy to samo, żeby to się wszystko zgrywało. Chociaż mi się trochę tu nie spina to. Powinno być raczej w ten sposób. Na 4, tak, na 4. Na 4, bo tam zrobiłem na 5, się rozpędziłem, nie? No debil po prostu, co ja mam wypalić. I tutaj robimy ciach. Tutaj na końcu skręcamy. Albo i nie skręcamy. Robimy w ten sposób. I tutaj może odtąd też bym zrobił w ten sposób. Ty patrz, no i się zgadza? Ciekawe. Tutaj robimy teraz tak. Tak. Tak, wiem, to jest dziwne, ale tak ma być, w ten sposób. Tutaj to możemy wywalić i zrobić coś takiego, natomiast odtąd poprowadzić dokładnie po prostu w ten sam sposób. Ciach i tutaj będzie cyk, cyk, żeby to się zgadzało, to się zgadza. No a tu wiadomo, możemy zrobić dokładnie w ten sam sposób, czyli robimy tutaj ciach i tutaj się już to powinno zazębić, żeby to wszystko ładnie się połączyło. Jest git, uwa. No i teraz tak o, tutaj znowu, aha, tu od tej strony musimy zrobić, no tak, sorry. Czyli tutaj robimy ciach, 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 dobra, w tym kierunku, z tej strony będzie szło ciach, tutaj będzie teraz ciach i ciach, no i dalej robimy sobie łączenie w ten sposób, bueno. Tutaj to sobie wywalamy, robimy coś takiego, no i odtąd znowu robimy sobie coś takiego, to bym zrobił może, aha, to się i tak mi połączy, no dobra, to niech się łączy, już walić to, tam i tak nikt nie będzie zaglądał, dotąd, no i tu wiadomo, robimy ciach, ciach, to powinno iść taką, git, teraz jest tacy, no i tu wiadomo, jeżeli schody idą w tę stronę, no to dociągamy do końca w tę stronę, kurde, jakby to zrobić, no się łączy gówno. O, jest git. Tu jeżeli chcecie, możecie spróbować zrobić to w ten sposób, żeby tu już wszystko było z... Aha, tu musisz... A, widzicie, bo wtedy tu nie będzie tak. To już wiem, dlaczego to zrobiłem. Dobra, to zostaje. To zostaje. Tu idą schodki w tę stronę, więc tu w tę stronę dociągamy to. Cyk. Kurde, znowu to samo. Jakie gówno. Dobra.
I resztę tutaj wykładamy białym betonem, w sensie tutaj podłogę wykładamy białym bełtonem. Biały bełton musi być tu wypełniony, także co? Ja robię cięcia i wypełniamy tutaj wszystko białym betonem. Dobra, skoro to mamy zrobione, to ważna rzecz. Od wewnątrz też musimy porobić sobie te elementy tutaj, nie? Wiecie o co, kaman? Żeby to dobrze wyglądało, a nie gówno. Więc tu trzeba też sobie porobić te elemenciki. Jezu, ja tyle czasu tracę na dekoracjach tego shitu. Powinienem wam to po prostu wrzucić i arrivederci Roman, nie? I arrivederci Roman powinno być. I działajcie, działajcie widzowie. Dobra, tutaj jest to, więc tak to zostawmy. Tutaj zróbmy tak, żeby to jednak wyglądało. Tutaj zróbmy w tę stronę. Tutaj zróbmy sobie po prostu tak o, tak o i tak o. Git. I to nam się wszystko zgadza, zgadza, zgadza. Tu wiadomix to samo. Czyli robimy ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Ciach. Z tej strony to samo. Czyli robimy pyk, 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 pyk. Pyk, to sobie w ten sposób. No i tu znowu ten sam gwizdek. Czyli robimy sobie w ten sposób. No widzicie, to jest najwięcej czasu schodzi z tymi dekoracjami. No ale ja wiem, że jak wam tego nie pokażę, to będziecie mi później mówić w komentarzach, że nie pokazałeś, Patryk, wszystkiego, ja teraz nie wiem, jak to zbudować. Ty naucz się tłumaczyć. No a mi się nie chce tego czytać, szczególnie, że ja odpisuję wam na te komentarze. Jak widzę kolejny taki durny komentarz, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Dobra. Teraz ważna rzecz. Skupta się na sekundę, nawet dwie. Tutaj przeciągamy sobie jeszcze coś takiego, nie? Żeby to wszystko ładnie było zrobione, żeby to wyglądało ładnie. Skipnę po prostu to, ale to wykładamy, dobra? Dookoła. A, ty, widzu, słuchaj. Bo tu jest sprawa, że tu w tym miejscu, jak już dociągacie do tego elementu, to robicie po prostu taką zawijkę. Jak już zbliżacie się do tego, nie? Czyli tak o, tutaj jak macie to, to robicie tak o, myk, 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 myk. I tutaj wiecie, że już zbliżacie się do końca, no to tutaj robicie to taką zawijkę po prostu, nie? Żeby to ze sobą nie kolidowało. Wiem, co mi nie gra. Nie gra mi to, że tutaj są te schodki. No tych schodków tutaj nie powinno być, Patryk, dzbanie. Tu powinno być tak, że tutaj idzie pełna ściana. I skoro i tak już będziemy to robili, to sobie tu zrobię tą ścianę od razu. Mów mi, jak to się nazywa? Sandstone. O! I teraz je git! Tak to powinno wyglądać. Nie wiem, dlaczego tu się nie zrobiło. Już nie zaznaczyłem. Ale nie z tego, ty. Ziomuś, mordeczka. Co ty? Skuniarzej spadł? Dobra. No i tu znowu wycinamy sobie ponownie. Robimy dokładnie to samo, co do tej pory. Czyli kopiujemy tamtą bramę tutaj i tutaj też kopiujemy tą bramę tam, znaczy tutaj, i tutaj robimy jeden odstępu i robimy kolejną bramę, tylko ta brama będzie mniejsza, zaraz do tego przejdę. Pierw zróbmy te dwie duże bramy, a później zajmiemy się tymi małymi bramami, dobra? Te małe bramy będą na cztery. No i tu jeszcze będzie pośrodku brama. Zróbmy pierw te duże, cztery duże bramy. Znaczy tak, tak, no bo z tej, z tamtej, z tej, z tamtej. No, zróbmy te cztery duże bramy. Wiecie już, jak je robić, ja już nie będę tego pokazywał. I lecimy z tematem dalej później. Dobra, skoro bramy mamy, no to zostaje tutaj nam zrobić coś takiego z tej strony, po środku. Tu oczywiście możemy sobie to przeciągnąć. Ciach, ciach, ciach. No i tu robimy coś takiego. Dobra. Pokażę wam może z tej strony, jak to zrobić. Czyli tutaj robimy coś takiego. Teraz lecimy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Dobra. Tutaj sobie rozwalę, dobra, na potrzeby budowania. Pamiętajcie, żeby tego nie rozwalać. Tutaj sobie robimy coś takiego, tutaj oczywiście w tym miejscu dodajemy coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego i mamy idealnie zrobioną bramę. Świetnie, to mogę sobie to teraz już zatkać tym. I tu tak naprawdę nawet nie muszę tego stawiać, tylko mogę. O. Znaczy to tutaj, żeby było, nie? O, cyk, git. Approved. Z drugiej strony tak samo, raz, dwa, trzy, cztery. No i tu wiadomo, cyk, cyk. Cyk. Tutaj będzie wstawiony ten element, będzie cyk, 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 cyk. No i tu wtedy sobie wyrzeźbiamy całość. Całość sobie wyrzeźbiamy.
ten sposób. Ciach, no może nie tak, tylko tak, żeby to się kurde zgadzało. Jezu, jak już mnie zaczyna wkurzać ten projekt, za długo już go buduję. Już mnie irytacja ogarnia powoli. No i tu oczywiście, tu stawiamy sobie ten blok. Tutaj też sobie stawiamy ten blok, tutaj podnosimy 4. Ciach, przeciągamy, przeciągamy. Ciach, tutaj tak samo przeciągamy. Ciach, no i przeciągamy ostatnie dwa elementy. No. I finito. Tak mi się zdaje, że tutaj tą część mamy skończoną. Dla pewności jeszcze sprawdziłem i wiem, że to jest już skończone. Tu oczywiście dodajemy sobie tylko tą żółtą linię. No i tu jeżeli chcecie, no to podmieńcie to na to, nie? Na to, żeby to było takie, wiecie, podtrzymane. W ten sposób. Żeby to miało jakieś ręce, nogi, coś tego. Dobra, przechodzimy do tej głównej części. Tą główną część od razu robimy z bomby. Lecimy sobie do samego końca z naszą żółtą tą. Tu będzie trochę jaśniej na szczęście, więc będzie wam to łatwiej tłumaczyć. Lecimy też tutaj, przyciągamy żółtą do samego końca. Tak naprawdę, ok. Tutaj też przeciągamy sobie tutaj, elegancko. To są te, wiecie, żółte pasy, na które jak nachodzicie, jak jesteście na dworcu, to że to jest dangerous, niebezpieczna, wiecie o co chodzi, wążeczne, bezpieczne. Ok, nie będę tych przejść robił nad tym, no bo mówiłem, że to jest, chociaż może zrobię. Nie wiem, kurde, chyba nie będę robił tych przejść tutaj już. Bo to serio za długo zajdzie. No i tak o. To przeciągamy teraz na całej linii po każdej stronie, czyli tutaj i tutaj do samego końca, dobra? Ja to przyspieszę, bo bez sensu, wytnę, żeby nie było. Dobra, to mamy zrobione, teraz pozostaje nam jeszcze dodać ten smooth stone, to mogę w sumie wywalić na cholipkę mi to. Tu już peron się nie ciągnie, więc to powinno zostać w ogóle wywalone, a tutaj powinien zostać położony dioryt. Ok, i powinno zostać to przeciągnięte do samego spodu, o, w ten sposób, git. Bo to już się tutaj skończyło, no i tu można nawet na dobrą sprawę sobie zrobić, o, w ten sposób, nie? No to wtedy tutaj musiałeś jeszcze tak. I wtedy tutaj tam, dobra. Pięknie. Teraz wszędzie tam, gdzie została nam trawa tutaj wewnątrz budynku, to wykładamy sobie ze stona, nie? Tak, żebyście po prostu wiedzieli, to też po prostu stryknę palcami albo coś, no bez sensu, żebym wykładał podłogę. Wiecie, jak się wykłada podłogę wszędzie, nie? Dokładnie tym elementem. Wszystko wewnątrz ma być wyłożone tym. Okej, okay, mamy to wypełnione. Teraz czas przejść do budowy tych takich połączeń. Stwierdziłem, że zrobię te połączenia między peronami, no bo jakby to też jest element dworca, ale nie będę już pokazywał tych budek, siedzeń i tak dalej, bo to jest bez sensu. Dobra widzowie, pozwoliłem sobie już zaznaczyć to, w którym miejscu będą słupy, żeby was w błąd nie wprowadzić i teraz wam pokażę jak. Jak mamy to wejście główne, nie tamto duże, tylko to małe, to tutaj robimy od razu, o, zróbmy sobie te bramki, o których mówiłem. Czyli tu są te bramki. Ciach. Tu są te bramki zrobione, super. I teraz tak, o, tu podnosimy na wysokość 3, robimy jeden odstępu. 3 odstępu na wysokość 3. Raz, 2, 3, 4, 5 odstępu na wysokość 3. Na wysokość 3. 3 odstępu na wysokość 3. Na wysokość 3. Znowu 5 odstępu, tak? 5 odstępu na wysokość 3 i na wysokość 3. Super, to mamy. Teraz tak, o. Tutaj robimy ciach i ciach. Tu robimy oczywiście, łączymy to w ten sposób. Znaczy robimy połączenia między tymi elementami wszystkimi w taki oto sposób, żeby to wyglądało ładnie i estetycznie, a nie jak gówno. Ale to już wiecie, że trzeba robić te połączenia, żeby to wszystko wyglądało sensownie. Dobra, no i resztę wypełniamy sobie tak naprawdę półpłytkami. Ja już nie będę tego pokazywał, bo to jest bez sensu, żebym to pokazywał. A jeszcze tutaj nie zrobiłem. A, cyk. Resztę wypełniamy sobie półpłytkami. Ja później pstryknę palcami, tylko zrobię tutaj takie, wiecie, dookoła, żebyście widzieli, o co kaman. No i tu tak, o, tu do góry robimy oczywiście... Na tych belkach wszystkich robimy te połączenia, a wszędzie indziej wstawiamy sobie kraty w
taki oto sposób, żeby tu nikt nam nie wypadł i żeby to nam się wszystko elegancko zgadzało, robimy coś takiego. Jak widzicie, po wypełnieniu będzie się prezentowało to w taki oto sposób, nie? No i teraz tak, o, tutaj na środku wiadomo, robimy sobie w tych samych miejscach, czyli na równo z tymi słupami, więc to sobie od razu też może zróbmy. Już chciałem to skipnąć, ale jednak to zróbmy, żeby już nie było żadnych niejasności. Później uzupełnię ten żółty blok, który rozwaliłem. No i tu znowu, z każdej jednej strony poza tą stroną, bo na tą stronę nic nie wychodzi. Czyli tutaj z tej strony, wszędzie tam, gdzie się będzie jakieś łączenie robiło, to robimy. Ciach, tutaj z tej, na pewno będzie połączenie i z tej. To na razie zostawiamy. Przechodzimy tutaj. I tu znowu dokładnie w tych samych miejscach, co tam robimy, więc nie wiem, czy jest sens to teraz tutaj pokazywać, więc po prostu stryknę palcami i to wszystko się tu pojawi i później zrobimy sobie do tego schody, nie? Ale dokładnie w tych samych miejscach, co tam, robimy dokładnie tutaj. 1:1. Ok, mamy to wypełnione. No i tu oczywiście wszystko sobie łączymy. Tu na razie zostawiamy, bo tam będą schody. I tutaj sobie resztę łączymy. Wszystko elegancko naszymi kratami, żeby to wyglądało jakoś sensownie. Tu z tej strony nie będzie nic, więc robimy coś takiego. Ok, i możemy przejść. A tutaj niepotrzebnie to zostawiałem, bo tu przecież schody będą. Dobra. I możemy przejść do tego, jak w którym miejscu zrobić schody. Na początku zacznijmy sobie tutaj od środka, ponieważ tu będzie to wiadome, tylko może dzień zrobię jeszcze. Ok, mamy to zrobione, więc tutaj lecimy dalej ze schodami. Zwyczajne schody w taki oto sposób robimy sobie tutaj od dołu, ciach. I tutaj znowu ciach. No i tu w tym miejscu również wstawiamy od dołu i jest pięknie. Teraz tak, o, tu mniej więcej na środku, albo możemy nawet na końcu zrobić. Robimy sobie schodki przy samym boku, ok, i przeciągamy je sobie w taki oto sposób, żeby też tu wszystko nam ładnie wyglądało. Tu wiadomo, jak będziemy wchodzili, to będziemy walić bem w to, dlatego tu trzeba zrobić taki patent. Mam tu gdzieś jakieś schodki pod ręką. Dobra, już mam. Także tu trzeba zrobić coś takiego, że będziemy robili o w ten sposób. I teraz, znowu brakuje schodów, i teraz... Jak już mamy też schodki pomarańczowe, no to tutaj możemy sobie ze schodków pomarańczowych sobie to wyłożyć, żeby to tak w miarę sensownie wyglądało. Git, mamy to zrobione. Wezmę jeszcze to, ponieważ tutaj musimy zrobić jeden element, mianowicie musimy zrobić coś takiego. Ciach, no i z tej strony, bo z tej strony to jest zrobione, nie? Tak, z tej strony to jest zrobione. No i tu po tej stronie też robimy jakby coś takiego, nie? I tu wtedy będzie wejście do naszej budki z biletami. No i tu wtedy, jeżeli nie mamy tego zrobione, to też by wypadało, żebyśmy mieli to ukończone. No i wtedy tutaj na przykład odtąd, albo tak jak robiliśmy tam, czyli od tego momentu, możemy sobie zrobić schodki, tylko by trzeba było je zrobić jakoś tak, wiecie, z sensem, czyli o, w ten sposób, ciach, no i lecimy znowu na dół, ciach, no proste jak budowa cepa, nie? To naprawdę, to nie da się nic zepsuć. Trzeba być naprawdę totalnym bambolem bambolów, żeby to zepsuć. No i tu wiadomo, podmieniamy sobie oczywiście na schodki. Z tym, że wiadomo, że tu zostanie nam taka luka, więc wtedy jak tą lukę będziecie mieć, to weźcie ją, wyłóżcie, żeby to nie wyglądało jak gówno, dobra? Możecie już nawet wtedy do końca to wyłożyć, bo w sumie dlaczego by nie, o, cyk, dotąd już, nie? I niech jest tak wyłożony, z drugiej strony tak samo. Ewentualnie wtedy tutaj można, chociaż nie, bo tu jest ładnie wystepniowane, to już nic nie musicie tutaj robić. Ok, i to mamy zrobione. Pozostało nam jeszcze zrobić jeden przystanek. Przystanek będzie tutaj, na samym końcu praktycznie. Robimy go w taki sposób, no i tu już zwyczajny przystanek, robimy coś takiego, nie? Tu jeszcze powinno być takie, o, taka po prostu taka budka, która będzie wystawała trochę za nasz cały ten... Dobra, wejdźmy jeszcze do środka, ponieważ tutaj trzeba jeszcze zrobić te pomieszczenia. Czyli jak tutaj mamy to, no to robimy sobie pomieszczenie. I to pomieszczenie sobie po prostu podciągamy tu do samej góry. Tu możemy sobie to wyłożyć chyba. Tak, możemy sobie to wyłożyć, sobie to wyłóżmy. No ale tu dokładnie będzie pomieszczenie, gdzie będziemy sobie znowu sprzedawać bilety. Więc zrobimy sobie po prostu tutaj jedno okienko. To będzie takie, wiecie, wewnątrz pomieszczenie, ok. Bueno, możemy sobie to wywalić, super. No i tu wiadomo, musimy również zrobić bramki, żeby tu byle kto nam nie wszedł bez biletu. Więc tu robimy bramki,
Dostawiamy to, to. Tutaj będą oczywiście drzwi. Drzwi z ciemnego, ciemnodębowe drzwi. Tutaj ponownie, tą ścianę musimy zedytować. I musimy tutaj sobie wstawić okienko. Okienko takie o. O, tutaj o. W ten sposób, żeby to się wyróżniało, wiecie, po prostu, żeby to wyglądało, nie wyglądało wszystko tak samo, nie? Tu ponownie wypełniamy sobie. W ten sposób. Tu oczywiście dostawiamy sobie ciach. Może nie te schodki, a te schodki, jak już robimy z jednego materiału. No i tu ponownie wypełniamy sobie i mamy kolejną budkę zrobioną. Tutaj też bym dodał te schodki raczej. OK. No i jeżeli chodzi o wewnątrz, to to mamy zrobione już. Czas zamknąć ten nasz dach. I tu też będzie koło myja, widzowie. Na początku, jak już tu jesteśmy, to poprzeciągajmy wszystko w ten sposób. Czyli tu wypełniamy na full, tu wypełniamy na full i tak po prostu przeciągamy wszystko po kolei, aż do samego końca. Na raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na równo po prostu z tym peronem przeciągamy wszystko i tak do samego końca. Więc to zróbmy najpierw. Dobrze, widzowie, jak widzicie, to jest prosta robota, po prostu to zrobiliśmy. I teraz tak, o, lecimy, to już będzie bardziej skomplikowanie, więc będę wam pokazywał. Skupta się. Robimy dookoła, znaczy dookoła, robimy coś takiego. Teraz na trzy. Robimy coś takiego. Okej. Okay. Mamy coś takiego, okej, okay, dobra. Teraz robimy znowu coś takiego. Okej. Okay. I teraz tu na dwa dzielimy, tu przeciągamy. Tu oddzielamy znowu dwa. Mam nadzieję tylko, że tego nie pomylę. I tu znowu oddzielamy dwa, jak się nie mylę. I teraz tu powinno nam wyjść coś takiego, że zrobimy sobie takie kółeczko. I to powinno wyjść równo. Ale że jestem największym na świecie dzbanem, to nie wyszło, bo tam nie zrobiłem przerwy. To jest raz. A tu powinno być na jeden przerwa. Powinno być na jeden przerwa. Powinno być tak, 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 tak. I tu też powinno być na jeden przerwa. W ten sposób. Tak, tak, tak. I teraz powinno wyjść równo. Powiedzcie, że wyszło równo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No! I wyszło równo. I teraz patrz. Tutaj robimy raz, dwa, trzy i robisz ciach. Raz, dwa, trzy i robisz ciach i tu zostaje ci idealnie trzy. Tu robisz raz, dwa, trzy, ciach, raz, dwa, trzy, ciach i wychodzi ci idealnie trzy. Widzisz, jak ja to wszystko za ciebie policzyłem? Widzisz, widzisz, widzisz? A ty nawet łapki nie zostawisz, chamie. Wredny ty, widzu. Nie, no wiem, że zostawiacie łapeczki, żartowałem. Dobra, to wypełniamy, no i tu git sobie to przeciągamy, tu możemy ewentualnie jeszcze to rozdzielić, pożądane, pożądane i mamy to zrobione. Teraz pa, jak jesteś tu, robisz raz, dwa, trzy, jak jesteś tu, robisz raz, dwa, trzy, teraz robisz ciach, ciach, robisz ciach, ciach, robisz ciach, ciach, robisz ciach, 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 robisz ciach, 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 robisz jeszcze raz, tak, ciach, 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 ciach i masz zrobioną kopułę. I teraz jedyne, co musisz zrobić, to tego nie zepsuć. To znaczy, robisz tak, teraz przeciągasz dotąd i tu wchodzisz już dotąd o jeden dalej i blokujesz. Czyli tu blokujesz już. Kumasz, o co chodzi. Już, już czujesz, czujesz, czujesz blusa, nie? Robisz, przyciągasz dotąd i tutaj robisz ciach. No i tu wiadomo, to już musi wchodzić o dwa dalej. Czyli wchodzi tu. No wchodzi, no jak w ryj strzelił, no 2 i 2 to 8, nie? I teraz tu już wtedy, skoro to ci wchodzi, no to tutaj też możesz już to zatkać. Lecisz dalej w takim razie. Powinno teraz to się kończyć gdzie? No tu. Czyli to robisz gdzie? No tu. I tu sobie co z tym robisz? Zamykasz dokładnie w ten sposób. Ciach. Albo nawet jak chcesz, to nie możesz, nie musisz tego robić tak, tylko możesz od razu zrobić tak. Choć to też bez sensu, więc dlatego lepiej robić tak. Kumasz. Ciach. No i pięknie. Z tej strony znowu robisz to samo.
przeciągasz dotąd, no i ciach. Dlaczego? No bo to musi odbić od tego elementu. Czyli co robisz? Przeciągasz dalej, ciach, bajera. I tutaj ciach, bajera. Nie? No ale skoro to, no to i to musi iść dotąd. Nie? No nie może być. Chociaż nie, to może iść dotąd, to już może iść dotąd. To już do... pozwalam. Macie pozwoleństwo. To już może iść dotąd. Tylko, że pamiętajcie o tym, że tutaj to powinno zachodzić tu, nie? Coś takiego powinno być. Więc możecie albo to pokończyć w ten sposób, co jest trochę do dupy, albo te dwa zostawić w taki sposób, no a ten jeden domknąć po prostu kolanem lub po prostu zrobić to o, tak o, żeby to już wyglądało wszędzie tak samo. I to jest najlepsza metoda na to. Teraz oczywiście dociągasz to i resztę wykładasz, dopasowując do tego i masz zrobiony, kurde, w mordę kopany cały dworzec. Jezu kochany, nie wierzę, że to skończyłem. Jak pod tym, jak ten film nie wygeneruje w tydzień 10 tysięcy wyświetleń, słowo honoru, że więcej nie robię tak dużego projektu, nie? Po prostu 2 godziny nagrywania. Tak, dwie? 2 godziny i 6 minut nagrywania tego, a i tak jeszcze nie skończyłem tak naprawdę, nie? Bo jakbym chciał wam to dokładnie pokazać, no to bym musiał teraz jeszcze wszędzie szyby powstawiać, a ja po prostu pstryknę palcami i te szyby się powstawiają. No i cyk, szyby wstawione. Dobra. Żeby już nie przedłużać tego odcinka, bo naprawdę jestem już zmęczony, to tak o, tu robimy raz, dwa, trzy, cztery odstępu. To jest jeden odstęp od tego okna. 4 odstępu i tu robimy na 2. 5 odstępu na 2, 5 odstępu na 2. Nie? I podwieszacie lampy. Tutaj robicie centralnie tu na środku 1, 2, 3. I troszeczkę niżej to zawieszacie. Tu znowu dokładnie ta sama sztuczka. Jest 1, ciach, 2. Później 5 odstępu, 2. 5 odstępu, 2. Cyk, cyk, cyk. Tutaj lampeczki wstawiacie 2, 1, 1. Pikabel. Teraz tak o, tutaj odtąd robimy 1, 2, 3, 4, 5 odstępu i robicie na 2. Z drugiej strony to samo, 5 odstępu na 2 i lampa. Teraz w tym samym rzędzie tak naprawdę lecicie tutaj do środka i dajecie jeden w prawo i robicie na 2. To jest cała magia, jeżeli chodzi o oświetlenie. Wiadomo, no oświetlenie możecie sobie też poddawać tutaj, tu na pewno będzie wam trochę ciemno, tu gdzieś pod schodami wiem, że będzie ciemno, tu będzie ciemno, tam gdzie jest ciemno to sobie dostawiajcie te lampy, nie musicie robić wszędzie tam gdzie ja, ale mniej więcej w tych samych miejscach, żeby te oświetlenia było porobione, nie? Tak samo tutaj, o, wiadomo, że tu będzie, kurde, ciemno, nie? Jeżeli tego nie oświetlicie, więc musicie sobie porobić to oświetlenie jakoś tak, wiecie, na oko, żeby to doświetlić. No i z drugiej strony tak samo, no wiadomo, że tu będzie ciemno jak w dupie, więc musicie sobie tutaj podoświetlać to. To jest oczywiste, to jest logiczne dla każdego, kto chociaż raz budował klocki w Minecrafcie. Dobra. I tutaj tak samo, i tutaj tak samo, i tutaj tak samo, i tutaj tak samo, nie? Żeby to po prostu było doświetlone jak trzeba. Lecimy tu i tu znowu robimy dokładnie w tych samych miejscach, czyli ciach, ciach, ciach i tu już nie musimy. No i teraz tak o. Skup się. Masz tutaj tego dzyndzla. Podlatujesz tu do góry, robisz 2. W dół i lampa. Tutaj robisz centralnie na środku 2 i 3 w dół. 1, 2, 3. Lampa. Z drugiej strony dokładnie to samo. Czy jesteś tutaj, 2 odstępu, 2 w dół, lampa. Tu na środku, 3 w dół. Lampa. Nie? Kumasz. Tu, 2. Lampa, tu 3, żeby to było zróżnicowane, lampa, no i tu 2, lampa. Ok, no ale tu jeszcze masz ciemno, nie? Więc co musisz zrobić? No oświetlić tu przecież. Dobra, tu się nic nie poprawiło. Nieważne. Tutaj na środku z tym słupie robicie 4, później po bokach robicie 2. Kumasz? Tu, środek. Widzisz? Tu jest 4, tu jest po 2. Git? Git. Spoko. Teraz tak o, tu robisz na 1, 2, 3, 4 powiedzmy. Tutaj robisz o jeden niżej.
tutaj robisz jeszcze jeden niżej, tu robisz jeden niżej, tu możesz zrobić znowu jeden niżej, tu z kolei z drugiej strony robisz niżej, kumasz, żeby to było zróżnicowane. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi, mordo? I sobie wieszasz wtedy te lampy. I masz fajny żerandol. Zróżnicowany. Kumasz, ładnie to wygląda, bo to jest na różnych poziomach, te lampeczki są zawieszone. Jest tak zrobione. Tu oczywiście wykopujesz sobie jeszcze wejście. I robisz tutaj pokój security. I tutaj wykopujesz sobie wejście. Daj mi schodka. Schodka mi daj. Znaczy nie schodka, płetka mi daj. Płetka. No i tutaj wiadomo, jeżeli posłuchaliście mnie, jak mówiłem, że wypełniamy do końca, no to tutaj robimy to samo i tutaj też by trzeba było coś podwiesić. Ale robimy już na przykład to w ten sposób, albo robimy tutaj o na środku. Na środku zróbmy, będzie lepiej. Coś takiego. Tu nikt nie będzie łaził, więc robisz po prostu trzy i też na środku robisz dzyndzla, żeby ci oświetlał. Tutaj wypełniasz wszystko tym i znowu robisz na środku dzyndzla, żeby ci oświetlał. Kumasz. Tu robisz znowu przejście, tu jest znowu pokój security i tutaj sobie wykopujesz wejście obok schodów. I masz zrobione. Jeżeli chodzi o to, co tu wstawiasz, to drzwi ciemnodębowe. Chodzi mi o te drzwi. Te drzwi tu sobie wstawiasz. Cyk. Z tamtej strony też stawiasz sobie tutaj drzwi. Cyk. No i tam po tamtej stronie też stawiasz drzwi, nie? Tu też stawiasz drzwi, tylko od wewnątrz. Sorry. O. Cyk. No i tu wiadomo, nie zapomnijcie o oświetleniu tutaj, bo wam się moby porespią. I tu też oświetlenie. Dobrze. Czy coś jeszcze, czy ja o czymś zapomniałem? Nie, bo reszta to dekoracje. Tu będzie tablica ogłoszeń, tu będą dwa zegary, tu będą ławeczki, jakieś zegary takie stojące, tu też będą zegary i tak dalej. Tego już wam nie pokazuję. To jest w schemacie dla wspierających. Tutaj oczywiście nie zapomnijcie też wstawić tego, nie? Bo pewnie większość z was zapomni, jak wam tego nie powiem. Wstawcie to tu, mordy, wstawcie to. Żeby to wyglądało. Żeby było git. Stawcie to tu. Blocks. Dobra. No i co? Mamy wszystko, nie? Także zobaczmy, jak to się prezentuje wplecione w krajobraz. Kurde, wreszcie będę mógł i zjeść. Po 2 godzinach, 15 minutach. Sprawdźmy, jak to się prezentuje wplecione w krajobraz. Jak widzisz, w pełni gotowy dworzec z Fortnite w Minecraft wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie. I jest chyba jeden z większych projektów, jakie robiłem. Jeżeli też ci się podoba, to zostaw mi w nagrodę darmową subskrypcję, łapkę w górę i komentarz z pomysłem na kolejny projekt. Inne moje social media znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. A po lewej widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do ciebie. Na bank ci się spodoba, ale obejrzyj ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę ci miłego weekendu i do zobaczenia na Shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!